Proszę Państwa, już stało się tradycją Uniwersytetu, że w tym nowym pięknym budynku, na styku może nie takiego pięknego na zewnątrz budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ulicy Krakowskiej, spotykamy się, aby nagradzać tych, którzy są najlepsi, a w zasadzie przekazywać decyzję ministra nauki i szkolnictwa wyższego o przyznaniu jego stypendiów dla tych, którzy nie tylko osiągnęli najwyższą średnią w okresie studiów, ale również wykazali się niezwykłą aktywnością naukową, organizacyjną i sportową. W związku z tym stanowi to dla uczelni powód do dumy, stanowi to powód do satysfakcji dla nagrodzonych, ale stanowi też taki dobry punkt wyjścia dla budowania własnej kariery, dlatego że stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego jest takim kluczem do sukcesu, niezależnie od tego, czy to życie profesjonalne później toczy się w murach uczelni, czy w murach jakichś innych instytucji, czy zakładów pracy. To jest wartość, która się liczy. Natomiast to jest wartość, która jest jedną z najbardziej nobilitujących dla środowiska akademickiego, które takie owoce wydaje. Wszystkim nagrodzonym tym po raz pierwszy, po raz który serdecznie gratulujemy i będziemy im jeszcze gratulować po wręczeniu. A teraz fanfary powinny się rozlec, anonsujemy, kto dostaje. Pan prorektor, profesor Marek Ruszkowski odczyta listę. Osoby, które zostaną wyczytane, bardzo prosimy o wystąpienie, przyjęcie gratulacji, dyplomu i... ...które, tak jak pan rektor powiedział, proszę o wystąpienie. Pani Paulina Tarasińska. Drugi rok edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Pani Katarzyna Ostrowska, drugi rok drugiego stopnia Filologii Polskiej. Pani Justyna Jedlikowska, drugi rok drugiego stopnia Filologii. Pani Paulina Tompa, drugi rok drugiego stopnia historii, filia Piotrkowie Trybunalski. Złota ma swój ciężar gatunkowy, świadczy o chwale Uniwersytetu i zawsze stanowi dla nas powód do dumy. I powód do dumy stanowi dla nas to, że my jakby nie musimy uczestniczyć w dyskusjach na temat tego, co bardziej ważne w życiu człowieka, czy nauki techniczne, czy ścisłe, czy przyrodnicze, czy humanistyczne, czy społeczne. Macie Państwo tutaj przekrój aktywności naukowej, edukacyjnej całego Uniwersytetu, bo Uniwersytet jest takim miejscem, z którego wynika przekonanie, że wszystko to, co dotyczy człowieka w jego wymiarze personalnym, w jego wymiarze społecznym, jest jednakowo ważne, również i tak samo jak to, co stanowi taką uprawę techniczną, technologiczną naszego życia.